Tove Jansson. Zima muminków. Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Przełożyła Irena Szuch-Wyszomirska. Czyta Krzysztof Kowalewski. Mojej matce. Rozdział pierwszy. W zasypanym śniegiem salonie. Niebo było niemal czarne, lecz śnieg lśnił jasno-niebieskim blaskiem w świetle księżyca. Morze spało pod lodem, a głęboko w ziemi, między korzeniami, wszystkie małe stworzonka śniły o wiośnie. Ale do wiosny było dość daleko, bowiem nowy rok minął dopiero co. Właśnie w miejscu, gdzie dolina wznosiła się łagodnie ku górom, stał dom zasypany śniegiem. Wyglądał bardzo samotnie. Podobny był raczej do dziwacznej zaspy śnieżnej. Tuż obok, między oblodzonymi brzegami, wiła się czarna jak węgiel rzeka. Prąd sprawiał, że nie zamarzała przez całą zimę. Ale na moście nie było żadnych śladów stóp, a i wokół domu zaspy śniegu naniesionego przez wiatr były nietknięte. Wewnątrz było ciepło i przytulnie. Na dole w piwnicy tliły się wolno na ruszcie całe masy torfu. Księżyc zaglądał w okno, oświetlając białe zimowe pokrowce na meblach i owinięty tiulem kryształowy żyrandol. A w salonie wokół największego kaflowego pieca rodzina muminków spała długim zimowym snem. Spali zawsze od października do kwietnia. Tak bowiem czynili ich przodkowie, a muminki przestrzegają tradycji. Wszyscy, podobnie jak ich przodkowie, mieli w żołądkach porządną porcję igliwia, przy łóżkach zaś, pełni nadziei, położyli to, co mogło być potrzebne wiosną. Łopaty, okulary przeciwsłoneczne i trochę taśmy filmowej, przyrządy do mierzenia wiatru i tym podobne przedmioty. Cisza pełna była spokoju i oczekiwania. Czasem ktoś westchnął i, zwinąwszy się, wsuwał głębiej w posłanie, w którym spał. Promień księżyca przewędrował od fotela na biegunach do stołu w salonie, przesunął się po mosiężnych gałkach na wezgłowie łóżka i zaświecił prosto w twarz muminka. A potem zdarzyło się coś, co nie zdarzyło się nigdy, odkąd pierwszy troll z rodziny muminków zapadł w sen zimowy. Muminek obudził się i już nie mógł zasnąć. Patrzył, jak świeci księżyc i błyszczą kryształy lodu na szybie. Słyszał buczenie pieca na dole w piwnicy i był coraz bardziej rozbudzony i zdumiony. W końcu wstał i podreptał do łóżka swojej mamy. Pociągnął ją ostrożnie za ucho, lecz się nie obudziła, tylko zwinęła się w obojętną kulkę. Jeśli nawet mama się nie obudzi, to nie ma co próbować budzić innych, pomyślał muminek i ruszył dalej przez obcy, tajemniczy dom. Zegary stały już od dawna i wszystko pokryte było delikatną warstwą kurzu. Na stole w salonie stała od jesieni waza do zupy z resztkami igliwia w środku, a kryształowy żyrandol w tiulowej sukience podzwaniał sobie z cicha. Nagle muminek zląkił się i znieruchomiał w ciepłym mroku za promieniem księżyca. Poczuł się ogromnie samotny. – Mamo, obudź się! – zawołał, ciągnąc za kołdrę. – Cały świat gdzieś się zgubił! Ale mama się nie obudziła. Co prawda do jej snu o lecie wkradły się na chwilę niepokój i troska, ale nie mogła się obudzić. Więc muminek zwinął się w kłębek na dywanie przy jej łóżku i długa noc zimowa ciągnęła się dalej.